Witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze z firmą SIG. Nazywam się Paweł Wiącek i mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie, które poświęcone będzie kurtynom pomiarowym, optycznym, zaawansowanym o nazwie WebChecker. Dzisiaj, tak jak mówiłem wcześniej, omówimy sobie kurtynę tą zaawansowaną optyczną WebChecker. Przeznaczenie na początek, żebyśmy wiedzieli, z czym to się je i do czego te kurtyny służą. Omówimy zasady działania i zastosowane technologie oraz przedstawimy przykładowe aplikacje. W trakcie na bieżąco będę też komentował korzyści, ograniczenia, na co zwracać uwagę, prawda, od tej strony praktycznej. No i już omówiłem pokrótce, jak będziemy postępować z omówieniem pytań. Proszę Państwa, dzisiejszy temat, od razu mówię, nie będzie łatwy. Tak jak wcześniej Państwo się rejestrowaliście, ta informacja, że zalecamy zapoznanie się z poprzednim jednym z webinarów, z webinarem dotyczącego kurtyn optycznych, detekcyjnych i pomiarowych, który odbył się 20 sierpnia. No, jeśli by się tak zdarzyło, że część z Państwa nie dysponowała czasem, a okaże się, że będziecie Państwo sami, prawda, przeglądać te dzisiejsze materiały z dzisiejszego webinaru i coś tam by, prawda, wymagało wyjaśnienia, prosimy o kontakt z nami lub też o zapoznanie się z tym materiałem, powiedzmy, startowym z 20 sierpnia dotyczącego kurtyn detekcyjnych i pomiarowych. Skąd pobrać materiały? Ze zwyczajowego miejsca. Prośba o klikanie sig.pl i kliknięcie, prawda, w ten pomarańczowy ekran z trzema smurfami, jak ja to mówię. I tam odpowiednio, prawda, trzeba poszukać po dacie spotkania lub po tematyce, prawda, prawie na samym końcu tej listy na dole będą się znajdowały materiały do pobrania dzisiejszego webinaru, czy to w postaci prezentacji, czy też w postaci nagrania. My oczywiście zachęcamy Państwa do pobrania dwóch typów materiałów. To tyle, proszę Państwa, celem wstępu. Przejdźmy teraz do przeznaczenia naszych kurtyn WebChecker. Generalnie część z Państwa zapewne się spotkało już z kurtynami optycznymi, tymi do detekcji, czy z tymi bezpieczeństwa, czy prawdopomiarowymi, czy kurtynami przeznaczonymi do rozpoznawania wręcz obiektów i ich prostych kształtów. Ja tu od razu zaznaczę. Kurtyny pomiarowe, detekcyjne, również te kurtyny WebChecker, w żadnym wypadku nie można ich stosować jako kurtyn bezpieczeństwa. To jest taka, że tak powiem, zmianka, żebyśmy się jasno rozumieli. Kurtyny WebChecker są specjalizowanymi kurtynami. One generalnie służą do pomiarów szerokości, wyznaczania centrum, prawda, szerokich wstęg, do prowadzenia tych szerokich wstęg materiału, żeby, prawda, układ kontrolujący, prawda, cały ten, powiedzmy, zespół przenośnika, by ten, cała ta taśma nie zjeżdżała nam za bardzo w lewo lub w prawo. Co jest ważne, jak Państwo widzicie tutaj w aplikacji, gdzie mamy do czynienia z jedną, prawda, wstęgą, tutaj na górnym zdjęciu, ale w niektórych aplikacjach tych wstęg może być więcej niż jedna. I tutaj między innymi wykazuje się taką bardzo uniwersalnością w tego typu aplikacjach ta kurtyna WebChecker. Także niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z jedną taśmą, czy maksymalnie w przypadku WebChecker'a z pięcioma, możemy mierzyć szerokości tych kilku taśm naraz. Mało tego, równocześnie kontrolujemy pozycję ich krawędzi, możemy też wyznaczać środek ich centrum, prawda, tych taśm. W czym to pomaga? No, między innymi to pomaga w takich aplikacjach, gdzie mamy różne szerokości, prawda, szeroką tą konfekcję różnego rodzaju taśm. Jak Państwo widzicie, mogą to być materiały nietransparentne, a również też częściowo transparentne. Przy czym tu od razu zastrzegam, te kurtyny nie są przeznaczone de facto do pracy z materiałami transparentnymi, więc jakaś folia półtransparentna, czy szkło takie, niektórzy mówią przydymione, niektórzy mówią mrożone, prawda? Tu zawsze zalecamy wcześniejsze testy. My mamy takie urządzenia testowe, prawda, takie kurtyny WebChecker są do sprawdzenia razem z nami, do wypożyczenia, serdecznie polecam. Jak dotychczasowo rozwiązywano tego typu aplikacje? No, najprostsze takie rozwiązanie
dodanie jednego lub dwóch fotoprzekaźników, prawda? Jedna ta plamka optyczna patrzyła sobie na to miejsce, powiedzmy, poza krawędzią, gdzie nie było materiału, druga tuż przy krawędzi w miejscu materiału. Mieliśmy, prawda, korzystaliśmy z dwóch wyjść przyłączających. Jeden czujnik fotoprzekaźnik, powiedzmy, nam pokazywał, że stan wysoki jest, kiedy jeszcze jego plamka optyczna znajduje się na wstędze, a drugi, jeśli ta krawędź tej wstęgi przesunęła się za bardzo w stronę zewnętrzną, wówczas układ koregulujący rolki odpowiednio tą rolką kierował i taśma wracała, prawda, ta wstęga na swoje miejsce. Inne rozwiązanie, pojedynczy czujnik z małą plamką liniową, na przykład stare czujniki kontrastu z małą taką plamką liniową z wyjściem analogowym. W zależności od tego, jak duża część tej plamki spoczywała na naszym materiale, tam wyjściowa pozycja to była połowa plamki tej przysłoniętej przez materiał, wówczas widzieliśmy, czy ta taśma wstęga się za bardzo przesuwa lewo czy w prawo. Inne rozwiązanie, to tutaj przejdę maksymalnie na prawą stronę. Państwo widzicie, to specjalizowane czujniki matrycowe z liniową plamką świetlną. Już te plamki są, prawda, dłuższe, mają 50 mm. No i tutaj występuje już bardzo precyzyjne prowadzenie. Natomiast no, one nie zmierzą nam szerokości i, prawda, całej tej naszej wstęgi. Do tego się po prostu już nie nadają, te plamki są za małe. No i trzeba pamiętać, że czasami występują przypadki, że strzępią nam się brzegi, są porowate i tak dalej. Występują też trzeci przypadek w środku. Kurtyny pomiarowe, które, powiedzmy, proste takie pomiary, czy śledzenie krawędzi, czy śledzenie, prawda, dwóch krawędzi, prawda, naraz z podawaniem szerokości już można realizować. Ale co wówczas, kiedy mamy kilka tych wstęg, jak sobie wcześniej mówiliśmy, albo na przykład mamy niektóre wstęgi tak szerokie, że ta część środkowej optyki byłaby wykorzystana. To wówczas ten użytkownik końcowy de facto płaci za coś, czego nie jest w stanie wykorzystać. No i stąd właśnie powstał pomysł na stworzenie takich kurtyn specjalizowanych do kontroli, do pomiarów związanych z wstęgą lub też z kilkoma wstęgami. Mówiłem już wcześniej, jakimi cechami, jakimi podstawowymi, powiedzmy, cechami technicznymi wyróżniają się te kurtyny, czyli pomiar do 5 wstęg równocześnie, maksymalnie do 10 krawędzi równocześnie. Tutaj ja będę Państwu tak podpowiadał, tutaj już jest odnośnik, że uwaga na numery krawędzi. Ja później to będę poruszał na slajdach, na których będziemy pokazywali nasze oprogramowanie SOPAS i dlaczego te numery krawędzi na pierwszy rzut oka mogą być troszeczkę dziwne, ale w tym szaleństwie jest metoda, sami Państwo zobaczycie. Równocześnie możemy właśnie z każdej z tych wstęg dokonywać odczytu pomiaru szerokości, wyznaczania centrum. Co jest ważne, mamy też kilka wirtualnych wyjść przełączających, czyli takie różne progi ostrzegawcze, jeśli na przykład gdzieś tam któraś ta taśma, wiemy, że mogą z nią być problemy, jeśli za bardzo gdzieś się znajduje, może nam wystawiać również alarm. To tyle, proszę Państwa, pokrótce, jeśli chodzi o przeznaczenie kurtyn. Przejdźmy teraz do zasady ich działania. Można powiedzieć, że tak jak wcześniej sobie mówiliśmy, że te kurtyny można, powiedzmy, zamówić u nas w SIK-u w różnych wykonaniach. To wszystko zależy od tego, z jaką aplikacją będziemy mieli do czynienia. Powiedzmy, no, pierwsza taka najbardziej typowa aplikacja jest to kontrola krawędzi, czyli Państwa nie interesuje generalnie, jaka jest szerokość taśmy. Chcecie Państwo prowadzić tylko krawędź tej taśmy. Powiedzmy, że te taśmy mają bardzo szerokie zakresy prowadzenia, są, prawda, też szerokie te taśmy. No i wówczas można zastosować taką kurtynę, prawda, do prowadzenia krawędzi. I wówczas kurtyna, oczywiście właściwie dobrana, prowadzi nam taką taśmę po jej krawędzi z dokładnością plus minus 0,6 mm. Tam oczywiście trzeba spełnić warunki montażowe prowadzenia napięcia takiej taśmy, o tym sobie powiemy za kilka minut. Drugi rodzaj takiej aplikacji, że prowadzimy tą naszą wstęgę, naszą taśmę, ale równocześnie interesuje nas pomiar szerokości, prawda, czy też wyznaczanie jej centrum, żeby właściwie, prawda, wycentrować tą taśmę chodzi podającym, żeby ją wprowadzić na kolejny zespół naszej maszyny. No, wówczas oczywiście odpowiednio szeroką dajemy tą naszą odpowiednio długą kurtynę, żeby zawsze tam pozostał pewien zapas na brzegu. I co jest ważne, każda z krawędzi, tak jak wcześniej napisałem, będzie prowadzona z dokładnością plus minus 0,3 mm. Całkowity
pomiar tej, dokładność pomiaru szerokości, no będzie tym, powiedzmy, składową znaczenia tych dwóch krawędzi, czyli pomiar szerokości dokonywany z dokładnością plus minus 0,6 mm przy właściwym podawaniu materiału, właściwym zainstalowaniu kurtyn. Natomiast, co jest ważne, Państwo będziecie dostawali informacje na bieżąco, a w trybie cyklicznym, z kurtyny na poziomie rozdzielczości 0,1 mm, do tego, żebyście Państwo wiedzieli na bieżąco, co się dzieje. No i ta opcja elastyczna, o której wspominałem, czyli obiekty te Państwa, one są tak te taśmy szerokie, że no nie istnieje potrzeba zapatrzenia kurtyny w te środkową część optyki. Wówczas mówimy, że tu są takie puste, prawda, moduły. Niczym to nie przeszkadza, wręcz obniża koszt całego urządzenia, no skoro nie będziemy korzystać z tej części środkowej, po co w cudzysłowie przypłacać. Także zysk dla Państwa. Na co zwracać uwagę? No, tak jak sobie wcześniej mówiliśmy, wszystko musi być odpowiednio zamontowane. Ja od razu powiem, i tu przepraszam, nie będę się dzisiaj nad tym rozwodził, to było odwołanie między innymi do tego webinaru z 20 sierpnia. Te kurtyny nie pracują w typowym takim układzie optyki, tylko pracują na wiązkach krzyżowych, czyli jeden nadajnik oświetla trzy odbiorniki. No, musimy pamiętać oczywiście o tym, że nie możemy przekroczyć maksymalnego zasięgu między nadajnikiem i odbiornikiem, który dla tych kurtyn wynosi 2,5 metra. Musimy pamiętać o tym, że ten nasz obiekt musi spełniać też pewne parametry wyjściowe. No, nie może być za wąski, nie może być za szeroki. No, sami Państwo widzicie, jeśli on będzie za wąski, to wówczas nie znajdziemy go, prawda, bo mamy tu w tym konkretnym przykładzie puste moduły w środku tej kurtyny. Nie może być też za szeroki, no bo wyjdzie nam poza brzegi. Trzeba też pamiętać, że jeden nadajnik oświetla trzy odbiorniki, prawda, żeby osiągnąć tą odpowiednią rozdzielczość, więc tu musimy też mieć pewien zapas na brzegach. To pokażę na następnych kolejnych slajdach. No i tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju przykładnią optyczną, żeby zwiększyć dokładność kurtyny. Dlatego ten obiekt też musi, nasz płaski, prawda, napięty, pozostawać w pewnym ściśle określonym przedziale, w pewnej tolerancji, żeby kurtyna miała możliwość utrzymania tych parametrów dokładności, o których przed chwilą z Państwem rozmawiałem. Dalej na co zwracamy uwagę? No, tak jak mówiłem, no, obiekt nie może być za krótki, nie może być za szeroki. Trzeba też pamiętać, że tutaj ten brzeg, prawda, wewnętrzny, który od tego modułu optycznego, od strony czoła czy od strony konektora. No tutaj też odpowiednio musi wjechać materiał, żeby właśnie jeden nadajnik oświetlił po prostu przerwa wiązkę trzech odbiorników, żebyśmy mieli też od tej wewnętrznej strony optyki odpowiednią dokładność. Tutaj wrzuciłem Państwu akurat z manuala bezpośrednio te wartości, jakie możemy jakie są te typowe wartości tych odstępów. Powiedzmy typowo to, no tutaj od tego brzegu bądź tego brzegu, typowo 23 mm, ale gdybyśmy idealnie spełnili te warunki zabudowy, napięcia folii i tak dalej, wówczas można zejść do 8 mm. To zaznaczyłem tutaj te wartości, prawda, poszczególnych odległości tymi niebieskimi okręgami. No i o czym trzeba również pamiętać? No, pamiętać o tym, że jeśli mamy kilka, prawda, taśm, powiedzmy 2, 3, 4, 5 maksymalnie, no muszą być pewne, prawda, parametry dotyczące szerokości taśm, ale odstępu tych taśm od siebie, żeby kurtyna mogła te taśmy po prostu raz zauważyć i pomierzyć, a dwa, żeby odróżnić jedną taśmę od drugiej. No i tutaj typowo widzicie Państwo, te wartości są bardzo zbliżone do tych poprzednich. Typowo, powiedzmy, jest to około 25 milimetrów, natomiast w tych, powiedzmy, takich idealnych warunkach, które jesteśmy w stanie spełnić, to odstępy między taśmami nawet 10 mm. No i kilka z mojej strony na temat oprogramowania SOPAS. Tu jedna taka główna uwaga. My wiemy, że Państwo podłączacie te kurtyny ze swoich układów sterowania, że za chwilę do tego przejdę, natomiast SOPAS pozwala na taką wstępną przetestowanie, czy też wstępną parametryzację całej kurtyny. Stąd też akurat ja ten temat poruszam. Natomiast też moja taka uwaga, to jest oprogramowanie, nazwijmy to serwisowo-programistyczne, więc wszystkie wartości, które Państwo tutaj dostajecie, to owszem, kurtyna najbardziej podaje te wartości po interfejsie, powiedzmy po profinecie, jeśli ktoś sobie tak wybrał.
Natomiast pamiętajcie Państwo, że to w profinecie się zmienia o wiele szybciej. No tutaj ta część wizualna jest tak przygotowana, żeby nam za dużo rzeczy w cudzysłowie nie mrugało, nie zmieniało się, po prostu ludzkie oko nie będzie tego w stanie wychwycić. Także powiedzmy po tym interfejsie typowym, prawda, komunikacyjnym dostajecie Państwo wiele, otrzymujecie te dane, to jest zmienne, prawda, o wiele szybciej się zmieniają. SOPAS jest bardzo takim użytecznym oprogramowaniem, część z Państwa się z nim spotkała, więc mamy możliwość predefiniowania pewnych ustawień. Mamy takie bezpośrednio wbudowane przewodniki, tutoriale, by niektórzy powiedzieli, którzy nas prowadzą za rączkę. Podają też w SOPASie, jak jest podawana siła najsłabszej wiązki. Można całą kurtynę, no, trzeba na początku wirtować nadanie z odbiornikiem. Też mamy do tego odpowiedni taki przewodnik. Jak Państwo widzicie, widać cały ten, to środkową część. To jest ta część, która dotyczy tej naszej wstęgi lub wstęg, które widzimy. Na bieżąco są podawane wartości, wstęga numer 1, prawda, numer 5, lub krawędź numer 1, numer 10. Państwo widzicie, że tutaj te numery krawędzi są inne, niż byśmy podawali po kolei. Ja za chwilę właśnie przejdę, skąd to się bierze. Natomiast tutaj Państwo widzicie odpowiednie opozycje poszczególnych numerów krawędzi i tutaj z kolei w tej kolumnie wartości i szerokości poszczególnych wstęg. Tutaj z prawej strony u góry rozbudowane części dotyczące menu, w jaki sposób skonfigurować, dobrać sobie metodę uczenia, justowania optyki, jeśli chcemy uczyć kurtynę lub w jakiś sposób zmienić ustawienia naszych wyjść, to robimy w tej części. Tu Państwo widzicie na bieżąco wartości wyjścia analogowego, jeśli ktoś na przykład chce dokonywać pomiaru szerokości całej wstęgi, prawda, na wyjściu analogowym. Natomiast tu możecie Państwo zerknąć, że tutaj część tej wstęgi jest ciemniejsza, część jaśniejsza. Kurtyna też na bieżąco w odcienia szarości nam pokazuje, jak bardzo transparentny i nietransparentny jest ten obiekt. No tutaj się domyślamy, że mamy do czynienia z folią, prawda, z workiem, jakimś cienkim z tworzywa sztucznego. Zauważcie też Państwo, że mamy coś takiego jak strefy blankingu. Do czego to służy? No, czasami się zdarza, że kurtyna widzi więcej krawędzi, albo ktoś na przykład poda 6 na taśmę zamiast 5, no maksymalnie jesteśmy w stanie obsłużyć 5. Więc mamy możliwość zablokowania tego widoku, żeby kurtyna, prawda, była zaślepiona w tym miejscu i pomijała pewien obszar i będziemy śledzić tylko ten materiał, który nas interesuje. No i tutaj, proszę Państwa, krótkie takie objaśnienie, wytłumaczenie. Dlaczego te numery krawędzi, jakby, które nam na bieżąco podaje, wyświetla kurtyna, one jakby, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, są takie nielogiczne, że powiedzmy, że mamy dwie taśmy, jedna będzie tutaj, druga będzie tutaj, a my będziemy mieli krawędź 1, 2, nie wiadomo dlaczego krawędź 10, 9. No, to jest po to, żeby o wiele łatwiej znaleźć te poszczególne taśmy na tej części z wizualizacją, kiedy tych taśm będzie więcej. Wierzcie mi Państwo, bo parę w Polsce takich aplikacji mieliśmy i to przy większej ilości taśm naprawdę pomaga. I teraz odpowiednio, jeśli mamy przykładowo 5 taśm albo 4 taśmy, bo będzie parzyć się wówczas po dwie z każdej strony, z tej strony będziemy widzieli krawędzie 1, 2, 3, 4, natomiast z tej strony będziemy widzieli krawędzie 10, 9, 8, prawda, 7. Dzięki temu będziemy wiedzieli, że te wstęgi są bardziej tymi wstęgami zewnętrznymi lub wewnętrznymi. Czyli nie ma takiego odliczania kolejności, prawda, krawędzi wstęg po kolei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To się dzieje, prawda, od strony tutaj tej, powiedzmy, od strony konektora i od strony czoła. Czyli tutaj zaczynamy od jedynki, tutaj zwykle od dziesiątki. Może się też zdarzyć, tak jak wcześniej powiedziałem, że ktoś wprowadzi więcej tych wstęg. I tu Państwo widzicie taki przypadek na tym slajdzie. Zamiast 5 wstęg mamy 6. No i tutaj kurtyna to z automatu zdecydowała. Ona jest w stanie podawać tylko wartość 10 krawędzi, więc z automatu wycięła tutaj te krawędzie najbardziej wewnętrzne. Czyli mówiąc krótko, tak jakby całą wstęgę i tą, ona to tak naprawdę traktuje jako jedną wstęgę. I po to między innymi Państwo macie raz, że to zastrzeżenie, że kurtyna obsługuje maksymalnie
E5 wstęg, a po drugie macie Państwo właśnie tą opcję blankingu. Jeśli tak się zdarzy, że po prostu jest więcej wstęg, możecie Państwo zastosować ten blanking i tą wstęgę, która Państwa nie interesuje, lub też jeśli by były jakieś załamania, coś w tym stylu, bo zdarzają się czasami takie materiały, które mają tak silne załamania, bo coś w produkcji czy w transporcie uszkodził, można taki blanking na te, powiedzmy, krawędzie, rysy tego typu zniekształcenia ustawić bezpośrednio w kurtynie. Tak jak mówiłem, tutaj przed chwilą mówiłem, jeśli chodzi o SOPAS, tu Państwo widzicie typowe takie podłączenie kurtyny, nadajnik, prawda, z odbiornikiem. Widać, że to jest mało tak naprawdę przewodów. Tutaj widzimy nadajnik z odbiornikiem, one są synchronizowane nie tylko optycznie, jak w tańszych kurtynach, a również po przewodach, czyli one jest o wiele trudniej te kurtyny zakłócić. No mimo tego my zawsze zalecamy i to w manualach Państwo znajdziecie służącymi do poprawnej konfiguracji instalacji tych urządzeń, jakie powinny być odległości od powierzchni, zwłaszcza od jakichś silnie błyszczących krawędzi, to pamiętajmy o tym, że to w dalszym ciągu są tak naprawdę takie bardziej specjalizowane fotoprzekaźniki w układzie barierowym, czyli tu nie mamy, tak jak w przypadku czujników, fotoprzekaźników refleksyjnych, odgłośników, które nam pewne takie zakłócenia optyczne filtrują. Co jest ważne, niezależnie od tego, jaki interfejs Państwo elektryczny dobierzecie, to każda z tych kurtyn jest zaopatrzona w interfejs IO-Link. Czyli jak Państwo macie jakiś w miarę nowy sterownik sprzed paru lat, to jakbyście Państwo chcieli, mimo że zamówiliście, powiedzmy, kurtynę z dwoma wyjściami analogowymi, z dwoma przyłączającymi, w razie czego zawsze jest możliwość wykorzystania tego złącza i protokołu IO-Link, żeby większą ilość danych dostać z naszej kurtyny. Natomiast jeśli chodzi o samo oprogramowanie SOPAS, to tutaj do konfiguracji podłączamy się przez złącze typowo konfiguracyjne opisane jako device. Tutaj, powiedzmy, do samego sterownika Państwo tego przewodu nie podłączać. Jeśli chodzi o obsługę typowo spod PLC, to my w tej chwili obsługujemy, tak jak mówiłem, wyjście analogowe, przyłączające. Jest opcja zamówienia kurtyny z RS-em 485, każda jest zaopatrzona, jak mówiłem, w IO-Link. Natomiast jeśli chodzi o interfejsy typowo sieciowe oparte na Ethernet, to typowo Profinet, Ethernet IP, EtherCAT. Do każdej z tych takich, powiedzmy, sterowników PLC obsługujących te standardy Ethernetu są dostępne biblioteki. Natomiast bardzo często jest tak, że no, Państwo nie dysponujecie czasem, czy programiście czasami trochę czasu schodzi, żeby samemu opracować blok funkcyjny do takiej kurtyny. Co my polecamy? My polecamy wykorzystanie naszego narzędzia, które tworzy takie bloki funkcyjne do danego typu sterownika bezpośrednio z takimi funkcjami, jakie Państwo będziecie w swojej aplikacji wykorzystywać. W tym celu wchodzicie Państwo na naszą stronę, wybieracie dany model kurtyny. No tak jak mówiłem, podstawowe biblioteki, wszystko Państwo macie, tak samo oprogramowanie SOPAS. Natomiast jeśli Państwo chcecie blok funkcyjny, no to wówczas trzeba się tutaj zalogować, to nazywamy function block factory i dalej kolejno wybierając kolejne filtry, wybieracie Państwo sterownik, rodzaj, prawda, tego bazowego, systemowego oprogramowania Państwa sterownika oraz kolejne funkcje. Przy czym to od razu zaznaczam, już ta dedykowana to rozwiązanie function block factory w tym konfiguratorze to już jest płatna usługa, ale to, tak powiem, są dosyć to niewielkie pieniądze w porównaniu całego tego projektu. To zawsze jest możliwość przetestowania, sprawdzenia wcześniej, także też zachęcamy do naszego kontaktu naszą firmą, to zaoszczędza tego typu rozwiązanie, po prostu zaoszczędza dużo czasu dla Państwa. Przykładowa aplikacja. O, tak jak wcześniej sobie mówiliśmy, wstęgi, może być kilka wstęg, może być jedna, no ważne jest, żeby nie było więcej niż pięć. Mogą być to aplikacje bazujące na pomiarach i prowadzeniu wstęg papieru, tworzyw, worków, no ważne, żeby nie były zbyt transparentne, płyt drewnianych, gumy. No, teraz, tak powiem, mamy kilka takich otwartych projektów, jak gumy, to i prawda, opony, bo z kilku takich wstęg tworzy się opony.
szkło, ale tak jak mówiliśmy sobie, półtransparentne lub nietransparentne, przydymione, przemrożone, różnie ludzie to nazywają. Tekstylia, no to tu jest ważne, żeby to był taki materiał, nie jak taka babcia włóczka, to nie może być jakieś mocno porowate. Światło musi być w miarę zatrzymane na tych materiałach tekstylnych. Podawanie blach, nawijanie blach, za chwilę o tym parę słów więcej. Może to być poprawność wykonania wręcz. Macie Państwo szereg różnych narzędzi na pokładzie tej kutyny. Może się zdarzyć czasami, że są troszeczkę takie falujące, poszarpane te brzegi. No jeśli Państwo uznajecie, że ten materiał nadal jest wystarczająco dobry, możecie Państwo sobie wygładzić nieco te charakterystyki za pomocą filtrów znajdujących się w kurtynie WebTracker. To, co chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę, bo to może mniej znana aplikacja, my mamy już z takimi też do czynienia, to w papierniach nie tylko pomiary stąd papieru takiego typowo do drukowania, ale również do kartonów i również do takich typowych, nazwijmy to, chusteczek do nosa. My też z takimi aplikacjami mamy do czynienia. No i kilka zdjęć więcej, jeśli chodzi o takie aplikacje z branży gumowej, oponiarskiej oraz czyli tutaj prowadzenie i pomiar prawa w tym wypadku akurat dwóch wstęg po wyjściu tej gumy z ekstrudera. Tutaj pomiar już kilku wstęg w procesie nawijania. No i nawijanie tych i kontrola równoległości między tymi poszczególnymi wstęgami. No tu już muszą być dwa nałożone na siebie takie na dokładkę webcheckery. I tu jest kontrola, czy te wstęgi podawane gumy do produkcji opon są jak najbardziej równoległe. No i w procesie nawijania, rozwijania, zwłaszcza nawijania, utrzymanie, prawda, jest bardzo ważne tego tak zwanego zwisaka z blachy. On ma bardzo dużą bezwładność, więc możecie Państwo sobie wyobrażać, utrzymać to, prawda, i prowadzić. No jest wymagany jakiś specjalizowany, prawda, rozwiązanie, system, żeby ta cała, prawda, blacha, cała ta wstęga była we właściwy, równy sposób podawana, nawijana. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o tą część związaną z omówieniem kurtyny WebTracker. Koledzy widzę na bieżąco odpowiadają na pytania w dalszym ciągu. Omówiliśmy poszczególne zagadnienia. Ja zachęcam Państwa bardzo gorąco do subskrypcji naszego newslettera. Mamy również jako konta, jako firma SIG, konto na LinkedIn, także tam na bieżąco różnego rodzaju nowości wrzucamy. No to ostatnimi czasy, przez ostatnie parę miesięcy, to jest nawet po kilka tygodniowo, także zachęcamy do rejestracji, odwiedzania naszego konta na LinkedIn. I tak jak wcześniej mówiliśmy tutaj Państwu, jest możliwość kontaktu z nami. Jeśli nie zdążymy w tym czasie odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania, prośba o podesłanie tutaj numeru, nawet telefonu kontaktowego. My kilka minut po tym spotkaniu jeszcze będziemy jak najbardziej dostępni. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie dobiegło już do końca. Serdecznie dziękujemy za Państwa udział w webinarze. Kilka osób podesłało dane kontaktowe, więc my za chwilę po zakończeniu dzisiejszej sesji będziemy się po prostu przez najbliższe kilka godzin z Państwem kontaktować. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu, w dzisiejszym webinarze i zapraszamy na kolejne spotkanie z firmą SIG za tydzień. Dziękuję, do usłyszenia.